ponownie w kabinie Douglasa DC-6. Ten odcinek będzie poświęcony procedurze uruchamiania silników. Co prawda na ten temat będą dwa filmy. Aktualny, który będzie obejmował podstawowe informacje, jak uruchomić silniki, i drugi, który będzie opisywał bardziej szczegółowo wszystkie czynności tej procedury. Mam pewność, że po dokładnym obejrzeniu tego filmu uruchomienie silników nie będzie miało żadnych tajemnic i zawsze zakończy się sukcesem. No bo jaki jest największy wstyd? Oczywiście, być w kabinie i nie potrafić uruchomić silników. Zacznijmy jednak od rzeczy podstawowych. Są trzy faktory czy warunki niezbędne, aby uruchomić silnik gwiazdowy. Musi być powietrze, które silnik pobiera z otoczenia, paliwo pobierane ze zbiorników paliwa w samolocie i iskra zapłonowa wytwarzana przez system zapłonowy. Paliwo spalane jest w czasie pracy silnika, iskra aktywuje spalanie, a powietrze niezbędne jest, aby w ogóle proces spalania mógł zachodzić. W filmie postaram się pokazać, jak zrobić, żeby wszystkie te trzy czynniki zadziałały i aby silniki zaczęły pracować. Posługiwać będziemy się trzema panelami. Pierwszy panel to jest overhead panel. Otwieramy go w defaultowym ustawieniu klawiszami Ctrl 6. Drugi panel to jest panel główny z wskaźnikami pokazującymi pracę silników. Otwieramy go Ctrl 2. I ostatni panel to jest panel konsoli głównej, tej dużej pomiędzy fotelami. Otwieramy go klikając Ctrl 5. Na konsoli interesują nas te cztery dźwignie. To są dźwignie ustawienia mieszanki. Nimi będziemy się posługiwać w trakcie uruchamiania silnika. Teraz jeśli chodzi o panel główny, przejdźmy na panel główny. Na panelu głównym mamy wskaźniki obrazujące pracę poszczególnych silników. W szczególności będzie nas interesować ciśnienie paliwa podawane. To są te dwa wskaźniki, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty silnik. Ciśnienie oleju i temperatura oleju oraz tak zwany RPM, czyli obroty silnika. Najczęstszym, w cudzysłowie oczywiście, gościem będziemy na overhead panel. Przejdźmy na niego, Ctrl 6. I tutaj co będziemy obsługiwać? Przede wszystkim pompy paliwa, to są te cztery przełączniki. Starter silników, to jest ten mały panelik. Przełącznik, tak zwany engine selector, czyli przełącznik wybierający silnik, który chcemy uruchomić. I tutaj na dole cztery przełączniki iskrowników, czyli tak zwane magneto, a po angielsku magnito. Od włączenia iskrowników zależy, czy dwie świece zapłonowe, które znajdują się w każdym z cylindrów, spowodują zapłon paliwa w silniku. To powinno się wydarzyć z chwilą, kiedy iskrowniki będą ustawione w pozycji both. W paneliku startera mamy dwa przełączniki nad sobą. Jeden starter, drugi safety. Działają równolegle, to znaczy jak włączymy starter, to włącza się również safety. Gdy włączymy je, zaczyna obracać się silnik wybrany do uruchomienia, ten, który wybraliśmy. A inżynier pokładowy rozpoczyna odliczanie do 12. Na co potrzebny jest ten czas? Czas jest niezbędny po to, żeby zapewnić odpowiednią ilość oleju smarującego do silnika, tak żeby się po prostu nie zatarł,
a jednocześnie, żeby dotarła tam odpowiednia ilość paliwa, która też pozwoli uruchomić silnik. Z prawej strony na starterze mamy przełącznik o nazwie Boost. On może być mylony z przełącznikami na panelu pomp paliwa, dlatego że tu w nazwie jest booster. Natomiast sam ten przełącznik Boost powiązany jest z panelem iskrowników, tych na dole, i jego włączenie zapewnia większą ilość, czy częstotliwość raczej, wytwarzania iskier na świecach silników. Kolokwialnie po angielsku określa się to jako shower of sparks, co można przetłumaczyć jako deszcz iskier. Co prawda dosłownie to znaczy prysznic, no ale tu po polsku bardziej brzmi deszcz iskier. Po lewej stronie mamy przełącznik o nazwie Prime. Po co jest ten Prime? Zaraz powiem. Otóż paliwo do silników dostarczają pod ciśnieniem włączone pompy paliwowe. Natomiast po włączeniu Prime otwiera się osobny, specjalnie wydzielony zawór, który podaje dodatkową ilość paliwa do gaźnika, tak aby przyspieszyć i ułatwić zapłon. Przechodzimy teraz do konsoli. Tutaj musimy obsługiwać, jak mówiłem na wstępie, te cztery dźwignie mieszanki. Działają one dokładnie tak samo jak dźwignie mieszanki w samolotach General Aviation, z tą jednak różnicą, że w DC-6 zastosowano bardziej zaawansowaną technologię w ich konstrukcji i działaniu. I dlatego mamy trzy pozycje ich ustawienia. Pierwsza pozycja to jest idle cutoff, czyli silnik nie pracuje, odcięte jest paliwo i powietrze. Drugie ustawienie to jest autolean. Takie ustawienie daje niską moc silników i stosowane jest w trakcie kołowania czy na wysokości przelotowej, po osiągnięciu już docelowej wysokości, kiedy się nie wznosimy. Kolejna pozycja to jest autoreach i takie ustawienie daje dużą moc silników i stosowane jest przy starcie, wznoszeniu czy procedurze odejścia, tak zwanym go around. Teraz spróbujemy uruchomić silniki. Jednak całą procedurę przed ich startem zlecimy naszemu nowemu przyjacielowi, kryjącemu się pod skrótem AFE, czyli Artificial Flight Engineer. Otwórzmy więc nasz tablecik. Tablecik otwieramy Control 0. Wysuńmy go. I widzimy, że mamy już naszego przyjaciela AFE otwartego i mamy tutaj taką opcję, która się nazywa Before Start, więc włączmy ją. No i widzimy, że procedura rozpoczęła się. Dlaczego idziemy na skróty? No otóż tak, manual do samolotu zawiera 22 strony checklist. Nie musimy ich przechodzić w całości. Projektanci z PMDG stworzyli nam narzędzie w formie naszego AFE, czyli no, tłumacząc na polski, komputerowego inżyniera pokładowego, który może wiele czynności wykonać po prostu za nas. My na początku skupmy się na rzeczach fundamentalnych, a pozostałe czynności dołączajmy po kolei. Podobnie zresztą w realu, nie wszystko robi pilot sam. A poza tym, jak już daliśmy takie pieniądze za model PMDG, to wykorzystajmy funkcjonalności, za które zapłaciliśmy. No to tak, może w formie żartu. Jest też taka ludowa mądrość, że nie musisz zjeść całego ciastka od razu. Jak jesz po kawałku, to lepiej smakuje. Więc jedzmy to nasze ciastko po kawałku. Są to oczywiście wyłącznie moje rekomendacje, a decyzję każdy podejmie indywidualnie. Widzimy, że procedura before start została zakończona, to kolej na nas teraz. Przeszliśmy już na overhead panel, zobaczmy, co nam tutaj
nasz pan inżynier poustawiał. Otóż tak, mamy na engine selector ustawiony na 3 wniosek z tego, że będziemy uruchamiać w pierwszej kolejności silnik numer 3. Mamy ustawioną paliwę, włączoną pompę paliwową numer 3, a więc potwierdza to, że będzie to silnik trzeci. Sprawdźmy teraz, czy płynie paliwo. Przejdźmy na panel główny, czyli Ctrl 2. Tak, widzimy, że jest ciśnienie na silniku trzecim, na pompie paliwowej do silnika trzeciego. Przejdźmy więc do konsoli i ustawmy dźwignię mieszanki na silniku trzecim w pozycji auto lean. Mamy ustawione. Wracamy do overhead panel. Włączamy iskrowniki na trzecim silniku, pozycję BOS. Tak, jest to. I teraz będziemy włączać po kolei. Najpierw start, przy 12 boost i prime. I zobaczymy, czy to zadziała. No więc włączamy start. Słyszymy odliczanie. 9 i 12 i ruszamy. No i sukces. Silnik zadziałał. Obejrzyjmy z zewnątrz. No działa. To wracamy. Przejdźmy teraz na panel główny i sprawdźmy parametry pracy uruchomionego silnika, czyli Ctrl 2. Jesteśmy. No więc tak, ciśnienie paliwa OK, ciśnienie oleju OK, temperatura OK i obroty silnika też OK. Jeśli chodzi o obroty, to powinny się one utrzymywać poniżej 1000, czyli te poniżej tej dziesiątki. W momencie, kiedy temperatura oleju wzrośnie nam do 40 stopni, wtedy możemy zwiększyć obroty silnika. Teraz następne silniki. Przejdźmy do konsoli. Powiedzmy, że będzie to silnik 4, więc mieszankę silnika 4 ustawiamy na auto lean. Idziemy do góry overhead panel. Włączamy iskrowniki. Boost. Wybieramy silnik 4 i włączamy jego pompę paliwa. I sprawdźmy, czy jest ciśnienie paliwa. Tak, jest czwarty silnik, OK. Wracamy i uruchamiamy. Start. 3, 6, 9, 12. Poszedł. Teraz tak, widzimy, że po uruchomieniu silnika te dwa przełączniki wracają do pozycji zerowej, czyli wyłączonej. No dobrze, to teraz i te też. No to teraz uruchommy silnik drugi i pierwszy. Drugi. Iskrowniki. Clear prop.
to nam wybierzmy drogi silnik i drugą pompę. Sprawdźmy, czy ciśnienie paliwa jest. Jest. No to uruchamiam. Poszedł. No i słyszymy, że działa, także będziemy już sprawdzać dalej. Przejdźmy znowu do konsoli. Silnik pierwszy. I skrowniki. Wybór silnika. Włączamy pompę. Sprawdzamy paliwo. I start. 3, 6, 9, 12. Zobaczmy, czy działa. No pięknie. Wszystkie silniki nam działają. Niestety nie ma w pobliżu obsługi, która by się zachwyciła, jak pięknie uruchomiliśmy 4 silniki. Wszystkie silniki pracują, a my sprawdźmy parametry ich pracy, czyli przechodzimy na panel główny. Tu jest OK, tu jest OK, tu jest OK. RPM. Tutaj widocznie są wychylone troszkę różnie przepustnice silników. Teraz poprośmy naszego inżyniera, żeby przeprowadził procedurę po starcie silników, czyli after start checklist. Przechodzimy do tabletu. Mamy after start i włączamy. No jak widać, start silników nie jest zbyt trudny i skomplikowany, jeżeli wspomagamy się inżynierem pokładowym. Natomiast musimy pamiętać co? No, że przy pracujących silnikach gwiazdowych niezmiernie ważna jest temperatura oleju. Więc zanim będziemy zwiększać moc silników, poczekajmy trochę i dajmy możliwość rozgrzania się oleju. Procedura została zakończona. Teraz zróbmy sobie takie małe ćwiczenie na silniku numer 2. Wracamy do ustawienia before start. Przejdźmy na overhead panel. I włączmy start. No nic nie działa. Zobaczmy z zewnątrz. No nie działa. Zastanówmy się, co zrobiliśmy nieprawidłowo. Zacznijmy od przełącznika wyboru silnika. No jest na off, no to trudno, żeby to działało, prawda? Więc włączmy na 2. I sprawdźmy jeszcze raz. No odlicza. 6, 9, 12. Kręci, ale nie zapala. Wracamy i patrzymy, co mogliśmy zrobić dalej źle. No na pewno nie włączyliśmy iskrownika, więc zróbmy to. Clear. OK, i teraz sprawdźmy. Prime wrócił, ten wrócił. No to ruszamy. 3, 6,
No kręci, ale nie pali. No to dalej zastanówmy się, co zrobiliśmy źle. Sprawdźmy, czy paliwo idzie. No widać, że nie idzie. To jest drugi silnik, nie idzie. Czyli nie daliśmy paliwa. Wracamy na overhead panel. Włączmy pompę paliwa. No jak włączyliśmy pompę paliwa, to trzeba też przestawić mieszankę. Idziemy na dół, niewłączona mieszanka, to jest drugi silnik i zobaczymy teraz. Sprawdźmy jeszcze raz, tu mamy nadboss, drugi silnik wybrany, pompa włączona, tam włączyliśmy na pewno, a sprawdźmy, czy paliwo idzie. Idzie. No to powinniśmy zapalić. Bach. 3, 6, 9, 12. I bum. No i poszedł. I działa. Po co było to ćwiczenie? No, chodziło mi o to, żeby potwierdzić tę zasadę, którą podałem na początku w praktyce, żeby tę zasadę potwierdzić. Mamy powietrze, mamy paliwo i mamy iskrę, to silnik pracuje. No i żeby też udowodnić, że rozwiązanie problemu zawsze jest łatwiejsze, jeżeli rozumiemy sposób działania. Wiemy, co podejrzewać i gdzie szukać przyczyny. I tyle na dzisiaj.